na dużo mniejszą skalę. W Toszkęcie istniał Medresa, istniał system kształcenia duchownych muzułmańskich, uniwersytet islamski. Natomiast poza Toszkętem, poza Uzbekistanem takich możliwości nauki nie było. Nie było też praktycznie możliwości poza jednostkami wyjazdu na chadz czy pielgrzymkę do miejsc świętych na terenie Arabii Saudyjskiej. Natomiast tak jak wspomniałem, było zjawisko kulturowego islamu i bardzo często się zdarzało, że nam sekretarz partii komunistycznej, który się deklarował jako ateista, zawierał na przykład związek małżeński z udziałem duchownego, czy było obrzezane, czy dzieci były obrzezane, dlatego że pamiętajmy, że islam nie oddziela warstwy religijnej od świeckiej, po prostu przepisy islamu obejmują wszystkie dziedziny życia i nawet osoba deklarująca się jako niewierząca ten kulturowy islam, zwłaszcza właśnie w tych ośrodkach miejskich i zwłaszcza w tej kontynencji afrykańskiej, przestrzegała. Jeżeli chodzi o to odrodzenie z poparciem, ze wsparciem, jakie państwo się odbywało, czy tam była Turcja, Arabia Saudyjska? Po rozpadzie Związku Radzieckiego oczywiście obszar Azji Centralnej spotkał się z zainteresowaniem innych państw muzułmańskich, czy ludności muzułmańskiej. Tak, Turcja była takim najbardziej naturalnym sojusznikiem, dlatego że zdecydowana większość narodów Azji Centralnej to są narody tureckie. To są Uzbecy, to są Turkmeni, to są Kirgizi, Kazachowie, Karakorze. Poza Tadżykami, Tadżycy są Europejczykami, są spokrewnieni z kolei z Persami, więc tam z kolei były duże wpływy Iranu. Turcja szczególnie aktywnie działała w sferze edukacji, ale też rozmaite fundacje religijne próbowały tam rozwinąć działalność. Nawet ostatnio mamy taki przypadek, dosłownie doniesienie z ostatniego tygodnia. Jak wiemy, samej Turcji dochodzi do burzliwych przemian kulturowo-cywilizacyjnych. Mianowicie zapowiedziano po wizycie nowego prezydenta Uzbekistanu, Mirziyoyeva w Turcji, że Turcja otworzy dwa instytuty mające badać islam właśnie na terenie Uzbekistanu. Będą to tureckie instytuty badawcze. To jest dosłownie wiadomość w kilku dni. No oczywiście też pojawiały się przedstawiciele innych państw muzułmańskich, wspomniane też przez pana, oczywiście Arabia Saudyjska, pieniądze saudyjskie, pieniądze z państw Półwyspu Arabskiego, ale też pamiętajmy, że jest to region graniczący z Afganistanem, z Pakistanem. Myślę, że to są wszystko najbardziej właśnie straszyło przywódców państw Azji Centralnej. Wszystkie państwa Azji Centralnej deklarują, że są państwami świeckimi, gdzie jednak warstwa religijna oddzielona od strefy państwowej, że są to państwa świeckie. Czyli nie rozmawiali jeszcze o tak zwanym państwie islamskim, o tym, co się działo w Iraku i w Syrii. Są różne dane podawane, jedne z nich wskazują, że z Azji Centralnej, samej Azji Centralnej wyjechało około 5000 osób, z tego 1500 to obywatele Uzbekistanu, o którym już wspomnieliśmy. Jak była prowadzona rekrutacja do wojsk tak zwanego państwa islamskiego? Tak, oczywiście takie liczby padają i jakkolwiek bardzo trudno bardziej dokładną czy wiarygodną statystykę, to właśnie powtarza się. Powtarzają się te rzędy wielkości, czyli 1500 właśnie z Uzbekistanu, nieco mniej z Tadżykistanu, bo kilkaset osób pozostaje w państwach centralnej. W sumie mówi się, że około 9000 z całego byłego Związku Radzieckiego. Czyli to jest Rosji, tak oczywiście tutaj Główny Kaukaz Północny w mniejszym stopniu powołał, że rekrutacja po pierwsze była związana właśnie z tym, że nie za bardzo jest pole działania dla jakichkolwiek niezależnych, nie tylko radykalnych, tak jak już mówiliśmy, tendencji do działalności na terenie samej Azji Centralnej, więc się rzeczy ludzie stamtąd wyjeżdżają. To są media społecznościowe, to są przesyłane filmiki, to są właśnie emisariusze, z którymi, którzy mniej operują w samej Azji Centralnej, bardziej właśnie, jak już mówiliśmy, w Rosji. No i wreszcie musimy pamiętać, nie do końca wiadomo, czy ta statystyka obejmuje samych tych bojowników, czy też ich rodziny, bo tak jak największym problemem, którego się obawiają władze poszczególnych państw, z których pochodzą dżihadyści, no to jest ich ewentualny powrót. Więc fakt, że oni się wynoszą z rodzinami na Bliski Wschód, wskazuje, że raczej chcą swoje życie układać poza swoimi ojczyznami. Więc to są różne drogi rekrutacji. Obecnie oczywiście media społecznościowe, przesyłanie filmików, przesyłanie nagrań, kazań rozmaitych duchownych, to są te drogi, którymi właśnie z zewnętrznych ośrodków docierają informacje do potencjalnie zainteresowanych w regionie. Jeśli chodzi o procentowy po tak zwanym państwie islamskim, po pojawieniu się państwa islamskiego, rzeczywiście dużo się mówi o tym, że problemem jest powrót czy też wyjazd z tego terytorium Bliskiego Wschodu, tylko pytanie, czy one będą chciały wracać do Azji Centralnej, czy może jednak będą się starały przedostać gdzie indziej. Raczej to będzie takie wędrowanie po obszarach konfliktów gdzieś tam po świecie, dlatego że w przypadku powrotu do państwa Azji Centralnej osoby, które jakoś były obecne w tak zwanym państwie islamskim, przewinęły się przez Syrię, przez Irak, no są pod lupą od razu służb specjalnych i w najlepszym razie czeka jakieś ostre przesłuchanie, w najgorszym razie więzienie, więc raczej to będzie taka wędrówka po kolejnych miejscach konfliktu, gdzie właśnie dżihadyści będą zaangażowani. Od lat 90. Władze państw, szczególnie właśnie Azji Centralnej, obawiają się tego powrotu. Są dwie organizacje, jedna w tej chwili praktycznie nie istnieje, Islamski Ruch Uzbekistanu, Islamska Unia Dżihadu, które się wywodzą z Azji Centralnej. W pewnym momencie przeniosły się do sąsiedniego Afganistanu, później jakoś się włączyły w to tzw. państwo islamskie. I powrót nie nastąpił. Mieliśmy w 1999-2000 tzw. rajdy batkańskie. Batkańskie Pakistanie na południu, też na granicy Gwinei Afrykańskiej. I od tamtej pory nie mieliśmy tu powrotu tych ludzi, więc analogicznie nie sądzę, żeby ten powrót przybrał jakiś masowy charakter. Oczywiście pojedyncze osoby mogą próbować wrócić. Natomiast myślę, że masowych powrotów raczej z Bliskiego Wschodu do Azji Centralnej nie będzie. Jeszcze chciałem prosić się na temat pieniędzy i biedy. Na ile to jest skorelowane, radykalizacja tych ludzi w kierunku islamu z tym, na jakim poziomie oni żyją i w jakim państwie? Wiadomo, że Kazachstan jest też bogatym państwem, Tadżykistan jest bardzo biedny. Pieniądze pewnie jakąś rolę odgrywają, aczkolwiek ja bym nie przeceniał. To jest raczej poszukiwanie wartości, poszukiwanie sensu życia, poszukiwanie wspólnoty po tym, jak komunizm upadł, a niepodległość nie okazała się taka różowa. To właśnie poszukiwanie jakiegoś idealnego ustroju, idealnego modelu życia, myślę, że jest tutaj ważniejsze od kwestii materialnych. Ta pustka, która powstała po rozpadzie, musi być czymś zastąpiona. Poszukiwanie wartości, mówiąc najogólniej. Oczywiście, jeżeli się gdzieś też oprócz dobrego słowa parę gorszy dostanie, to jest to tym bardziej atrakcyjnie pociągające. Jest przykład pułkownika Gulmuroda Galimowa z Tadżykistanu, który był szefem miejscowej policji, a później był jednym z bardziej dominantnych działaczy tak zwanego państwa islamskiego. Tak. On był dowódcą OMON-u, czyli specjalnych oddziałów. Ciekawa motywacja takiej osoby. To już jest kwestia, no właśnie taka osoba nawet miała co jeść i nie musiała się nie troszczyć, że specjalnie obyć. To jest właśnie to, czym mówimy, czyli poszukiwanie wartości, poszukiwanie jakiegoś sensu życia. Myślę, no nie jestem psychologiem, nie chciałbym tutaj wnikać głęboko w duszę pana Halimowa, ale wydaje mi się właśnie, że tutaj te materialne aspekty nie odgrywały decydującej roli. Czy państwa Azji Centralnej mają jakieś wsparcie z zewnątrz, na przykład z Rosji czy ze Stanów Zjednoczonych w walce z radykalizmem? Nie jest dobrze, dlatego że te państwa w ogóle bardzo niechętnie
dopuszczają inne państwa do swoich spraw wewnętrznych, bo rozpadzie Związku Radzieckiego, my mówimy, że rozpędu regionalnych centralnych na tranzycie to jest region dosyć geograficzny, no w sensie jakimś politycznym, w gruncie regionie, państwa mają różne interesy, różne ścieżki rozwoju. Oczywiście mamy organizację Układu Bezpieczeństwa Zbiorowym pod kuratorią rosyjską, no z tym, że do tej organizacji oczywiście wszystkie państwa Azji Centralnej nie należą, tam aktywnie działa Kazachstan, Kirgistan, które są uczestnikami wszystkich procesów integracyjnych, mamy jeszcze Tadżykistan, no na przykład właśnie Uzbekistan, który kiedyś tam należał, wystąpił i ta organizacja Układu Bezpieczeństwa Zbiorowym, zwana nieraz czy po radzieckim NATO, czy raczej w zamierzeniu Moskwy, to miała być taka organizacja, która spełnia podobną rolę do NATO na obszarze poradzieckim. Ta organizacja ma walkę z terroryzmem, walkę z ekstremizmem jako jeden ze swoich celów, również szanghajska organizacja współpracy, ale to bardzo często kończy się na deklaracjach. Jeżeli mamy do czynienia ze wsparciem, to jest jakieś wsparcie techniczne raczej Zachodu polegające na pomocy takiej czysto technicznej, czyli jakieś tam sprzęt typu notowizory na przykład, natomiast nie jest to systemowe. Czyli nie ma czegoś takiego jak szkolenia na przykład prowadzone przez Rosjan czy przez Amerykanów? To są jakieś wydatkowe i sporadyczne rzeczy, znaczy nie ma systemowego na pewno podejścia w tym materii. Na tym skończymy rozmowę na temat radykalizmu w Azji Centralnej. Ja przypomnę, że moim gościem był Wojciech Kurecki, Rzeczpospolitej Wschodniej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo. Do usłyszenia. Piotr Pożarski. Powtórka programu. Ojca do Francji, razem z siostrą. Ja też wiem, co się tam wydarzy, ale 10-letnie Gabriel próbuje to na swój sposób ogarnąć.
Wietnam i Filipiny. Tomasz Tajewicz, Polskie Radio Pekin. Przenosimy się do kraju. Podczas skromnej gali w Katowicach tytułem wielkiego ambasadora polszczyzny został uhonorowany Jacek Bucheński. To tytuł przyznawany osobom lub instytucjom, które propagują i kultywują piękną, poprawną i etyczną polszczyznę. Tytuł ambasadora polszczyzny w Lwowie otrzymała aktorka Irena Jun, która powiedziała Radiu Katowice, że słowo daje nam tożsamość. Słowo jest czymś, z czym się rodzimy, co daje nam tożsamość. Bardzo powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, jakim dysponujemy skarbem i za mało sobie to uświadamiamy. Tytułem ambasadora polszczyzny w piśmie został uhonorowany profesor Julian Kornhauser. Fundacja Paszka została ambasadorem polszczyzny regionalnej. Katedra Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego otrzymała tytuł ambasadora polszczyzny poza granicami kraju. Adam Zieliński, Łona, został młodym ambasadorem polszczyzny, a Grzegorz Kazdepkę ambasadorem polszczyzny i teatru dziecięcej i młodzieżowej. Ścianę, to jest nasz ruch, a to jest nasz zespół. Pięć osób, zespół stanowi wielką siłę. Przy tak zadanym ciosie przeciwnik nie powinien stać. Natomiast proszę sobie
ciekawe, zawsze o tym idei, że mówimy z dumą, że to największy pokaz polskiego kina poza granicami właśnie naszej ojczyzny. Yeah.
pomoc finansowa, która zostaje rozszerzona, jest dobrym ruchem.